Dzień dobry, witajcie. Na początku kwestia nazewnictwa. Pojęcia takie jak obojnak czy hermafrodyta uważane są za przestarzałe i przez niektórych za obraźliwe. Z ciekawości dokonałem jednak przeglądu obecnego fachowego piśmiennictwa i nadal są powszechnie stosowane. Co ciekawe, w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 nadal się stosuje takie określenia jak obojnactwo prawdziwe, rzekome czy właśnie hermafrodytyzm czy pseudohermafrodytyzm. Tutaj odsyłam do tego wykazu Q56, na przykład Q99. Natomiast no, nie ulega żadnym wątpliwościom, że wskutek różnych zaburzeń u jednego osobnika może dojść do rozwoju, na przykład do wykształcenia się jąder, a z drugiej strony do powstania pochwy i łechtaczki. Tak jest na przykład w zespole całkowitej niewrażliwości na androgeny, w zespole Morrisa. Ale z drugiej strony może być taka sytuacja, że mamy do czynienia z kobietą XY, czy na przykład mężczyzną XX. Mamy tutaj na przykład zespół czystej dysgeny Zygonat, albo mamy na przykład zespół de la Chapelle. I jak to w ogóle jest możliwe? Czyli faktycznie na biologii uczyliśmy się, że kobieta to jest XX, tak? Czyli posiada chromosomy płci, dwa chromosomy X, natomiast mężczyzna posiada chromosom X i chromosom Y. Ale niewątpliwie również w klasyfikacji, w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń i problemów zdrowotnych mówi się na przykład o kobiecie XY, czy na przykład o mężczyźnie XX. Jak to jest możliwe? Zaraz Wam wyjaśnię. Otóż jeżeli chodzi o, właśnie może zacznę tutaj od końca, o kobietę XY. Wiadomo, że w warunkach fizjologicznych dochodzi, jeżeli mamy dwa chromosomy XY, dochodzi do powstania mężczyzny i wykształcenia się cech fenotypowych męskich. Natomiast w tym przypadku jest to konsekwencją aberracji chromosomowej, czyli zaburzeń chromosomowych. Jeżeli mamy chromosom Y, tak, ale dochodzi do delecji, czyli utraty, tak, aberracji chromosomowej, delecji, czyli utraty genu odpowiedzialnego za wykształcenie się tych cech płciowych męskich, tak zwanego genu, który oznaczamy SRY, no to wtedy ten chromosom Y jest po prostu nie pełni swojej funkcji. To tak jakby go w ogóle nie było i powstaje kobieta XY. Natomiast jeżeli mamy na przykład dwa chromosomy X, ale chromosom X wskutek translokacji, czyli innej aberracji chromosomowej, posiada ten gen SRY z chromosomu Y, no to wtedy ten chromosom X1 działa tak, jakby był chromosomem Y. I wówczas, mimo że mamy dwa chromosomy X, no to powstają cechy fenotypowo męskie. W związku z czym mówimy na przykład o kobiecie XY czy mężczyźnie XX. I teraz ktoś zada pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z trzecią płcią? Ile w ogóle mamy tych płci? Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o płeć biologiczną, to mamy tylko dwie płcie. Męską i żeńską, tak? Mamy dwa rodzaje gamet, nie mamy trzeciej gamety. A co w przypadku tych wyjątków, o których powiedziałem? Moi drodzy, to nie jest fizjologia. To nie jest fizjologia, to jest choroba, tak? To jest choroba genetyczna. Bo we wszystkich przypadkach, czy mamy do czynienia z taką mężczyzną XX, czy mamy do czynienia z kobietą XY, mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z aberracjami chromosomowymi, polegającymi na translokacji lub delecji. Mogą być też tutaj mutacje punktowe, powodujące wyłączenie funkcji genu SRY. Dlatego ta płeć rozwija się fenotypowo w inny sposób. Natomiast jeżeli mamy zespół Morrisa, to również mamy całkowitą niewrażliwość na androgeny. Czyli w tym przypadku mamy do czynienia z pewnymi zaburzeniami czy chorobami, które określa się jako zaburzenia rozwoju płci, tak? Albo niekiedy mówi się o płci niezdeterminowanej czy płci niejednoznacznej, ale częściej obecnie, żeby nie dyskryminować tych osób, mówi się po prostu o osobach interpłciowych, tak? Albo zróżnicowanym rozwoju płci. Niemniej jednak zaburzenia rozwoju płci to jest słownictwo, które zostało wprowadzone w Chicago w 2006 roku. No i też takie określenia jak płeć niejednoznaczna, płeć niezdeterminowana. O co chodzi? Bo mamy w tym przypadku cechy na przykład częściowo męskie, na przykład wykształciły się jądra, ale mamy też częściowo żeńskie, na przykład powstała pochwa i łechtaczka. Zwróćmy jednak uwagę, że w tym przypadku najczęściej te jedne gonady są nieaktywne. Jądra na przykład znajdują się gdzieś w jamie brzusznej, nie są stąpione i należy je usunąć, ponieważ jest zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów wtedy takich jądr. One nie spełniają swojej funkcji. To nie jest trzecia płeć w tym sensie, bo takie osoby są bezpłodne,
te osoby nie korzystają z dwóch rodzajów płci, to znaczy nie produkują dwóch rodzajów gamet fizjologicznie, tak? Nie zachodzą w ciążę i jednocześnie nie produkują plemników, więc tak jak powstało to na skutek zaburzenia rozwoju płci, czyli pewnej choroby, najczęściej choroby genetycznej, a więc nie fizjologii. Więc tutaj nie mamy do czynienia fizjologicznie z trzecim rodzajem płci. Spotkałem się w internecie, że mówi się o tym, że jest to płeć tak zwana neutralna, czy trzecia płeć. No nie, nie jest to trzecia płeć. Już wam wytłumaczyłem dlaczego. Po pierwsze, te osoby są bezpłodne. Po drugie, jedne z tych gonad są nieaktywne. Po trzecie, nie są produkowane jakieś trzecie komórki rozrodcze. A po czwarte, no w tym przypadku niestety jest to efekt zaburzeń, czyli jakiejś choroby. My możemy tę chorobę dokładnie określić na czym polega, czy polega na niewrażliwości receptora androgenowego, czy polega na przykład na aberracji chromosomowej typu translokacji, delecji, czy na mutacji punktowej powodującej wyłączenie funkcji pewnego genu, a więc nie są to sytuacje fizjologiczne. To tak jakbyśmy powiedzieli, że serce u człowieka składa się na przykład z dwóch przedsionków i dwóch komór, ale istnieje jeszcze drugie serce, które składa się z dwóch przedsionków i jednej komory. Czyli ta utrata przegrody międzykomorowej byłaby tutaj wadą anatomiczną. To nie znaczy, że takie serce fizjologicznie u człowieka występuje, jest objawem choroby. I w tym przypadku tutaj też mamy do czynienia z chorobą, tak? Mamy do czynienia z chorobą genetyczną pod względem klinicznym czy biologicznym. I to jest klasyfikowane w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. I teraz w związku z tym, jak powinniśmy powiedzieć? Jeżeli ta osoba ma cechy częściowo fenotypowo męskie, częściowo fenotypowo żeńskie, prawda? No to dochodzi do zaburzenia rozwoju płci. Albo płeć jest niejednoznaczna, albo płeć nie została w pełni zdeterminowana, ale tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju zaburzenie, a nie trzecia nowa płeć. Natomiast zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt, bo często używa się takich pojęć. Pisaliśmy o tym gdzieś tam w internecie, na różnych stronach medycznych to przeczytałem, o płci na przykład narządowej, płci gonadalnej, płci chromosomalnej, płci psychologicznej, płci związanej z tożsamością społeczno-kulturową, tak? Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko odbywa się w zakresie tych dwóch płci, męskiej albo żeńskiej, płci biologicznych. Dlatego, że w obrębie płci żeńskiej możemy wyróżnić płeć gonadalną, czyli na przykład jajniki, możemy wyróżnić płeć narządową, czyli na przykład pochwę, jajowody, macicę, możemy wyróżnić płeć somatyczną, czyli związaną na przykład z wyglądem, z fenotypem, na przykład kobieca, rozwój gruczołów piersiowych, kobieca sylwetka, i tak dalej, i tak dalej. I to samo w obrębie płci męskiej. Czyli nie jest to de facto nowa płeć, tylko jest to stopień organizacji czy wykształcenia cech fenotypowych związanych z płcią. I teraz, jeżeli osoba, która na przykład ma takie cechy niejednoznaczne, fenotypowo męskie, fenotypowo żeńskie, to jest zupełnie zrozumiałe, że chce często upodobnić się do jakiejś płci konkretnej w jednym kierunku, na przykład płci żeńskiej lub płci męskiej, poddaje się na przykład zabiegom operacyjnym, usunięcie na przykład niestąpionych jąder, prawda, plastyka tam warg sromowych i tak dalej. Nie znam się dokładnie jakim tym zabiegom, ale powoduje to, że fenotypowo wygląda jak kobieta, czy fenotypowo wygląda jak mężczyzna, żeby te cechy nie były w ten sposób tak niejednoznaczne. I w tym przypadku często dochodzi faktycznie do wyboru związanego, uwaga, z dymorfizmem. Mówi się o dymorfizmie albo o płci mózgu, tak? To jest takie określenie, które niewiele może wam tłumaczyć, ale chodzi o to, że pod wpływem hormonów, pod wpływem różnych czynników dochodzi na przykład do wykształcenia się większych lub mniejszych struktur w obrębie na przykład hipokampu, tak? Dochodzi do produkcji folikulotropiny, luteotropiny, czyli hormonów tropowych z przysadki, które sprawiają, że taka osoba faktycznie ma pewną identyfikację, tożsamość płciową związaną z płcią czy z dimorfizmem mózgu, tak? Co nie jest tak jak naprawdę nowa płeć żeńska czy męska, tylko jest to jeden z poziomów tych ukształtowania czy rozwoju cech fenotypowych, wyższych poziomów. I teraz faktycznie ta osoba pod wpływem tych różnych zabiegów staje się fenotypowo, wygląda jak kobieta, fenotypowo wygląda jak mężczyzna i mówi się, że przeszła korektę płci. To nieprawda. Ona nie przeszła korekty płci, bo płci nie zmieniła. Płeć jest zdeterminowana. Doszło do nieprawidłowego różnicowania, w związku z czym
doszło do korekty cech fenotypowo związanych z daną płcią, tak żeby stała się bardziej jednoznaczna, ale nie korekty samej płci, tylko cech związanych z płcią. Bez względu na to, czy te cechy polegają na modyfikacji wyglądu, czy polegają na przykład na usunięciu jakichś dodatkowych narządów płciowych. Doszło do tutaj do korekty cech związanych z płcią, a nie do korekty płci żeńskiej w męskiej, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałem, te różne stopnie rozwoju płci, odbywające się od poziomu genowego aż po poziom społeczno-kulturowy, to nie jest płeć biologiczna, tak? To jest różny poziom ukształtowania się płci w obrębie tych dwóch płci biologicznych, czyli płci żeńskiej i męskiej. A więc, moi drodzy, podsumowując ten film, mamy dwa rodzaje płci, męską i żeńską. W przypadku, gdy powstają takie sytuacje niejednoznaczne, jak obojnactwo, jak kobieta XY czy mężczyzna XX, dochodzi do zaburzeń rozwoju płci. Nie jest to zjawisko fizjologiczne, tylko jest to choroba klasyfikowana w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Najczęściej choroba genetyczna, związana z jakąś mutacją genetyczną. Korektę, której się wtedy wykonuje, jest korektą cech związaną z płcią, a nie korektą płci, mimo że potocznie takie słownictwo jest stosowane. I moi drodzy, nie jest to trzecia płeć, tak? Ponieważ taka osoba jest bezpłodna, jedne z tych gamet są niefunkcjonalne, taka osoba nie produkuje dwóch rodzajów komórek rozrodczych jednocześnie, czyli na przykład plemników i komórek jajowych. I, moi drodzy, czyli te narządy płciowe nie pełnią jednocześnie, nie są w pełni funkcjonalne obok siebie, tak? Nie pełnią jednocześnie dwóch różnych funkcji. I na tym etapie, to co najważniejsze, stwierdza się już jakieś zaburzenia genetyczne związane z istnieniem chorób. Choroby w tym przypadku genetycznej, bo pod względem klinicznym jest to choroba genetyczna, tak? I, moi drodzy, myślę, że ten film wyjaśnił Wam kilka aspektów, kilka odpowiedział na pytania, które być może Was w pewien sposób nurtowały. Moi drodzy, ostatnio mój kumpel chciał wejść do Żabki, a sprzedawczyni ze sklepu zoologicznego na to: wynoś się, ty stary zboczeńcu. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.